dużo Anglików dzisiaj nie zna historii i właśnie chce zrobić zmiany, które może będą bardzo niekorzystne dla Europy. Trzeba pamiętać, że Anglicy też, jak się zaczęła wojna, to mieli dużo pomocników, którzy wstąpili z nimi na te niebezpieczne czasy, prawda, że Anglicy nie zwyciężyli samodzielnie, ale przy pomocy dużo innych narodów. Ja myślę, że polska młodzież dzisiaj powinna więcej być dumna swoim krajem i swoim honorem. My nie przyjeżdżamy do tego kraju na wykorzystanie, ale przynosimy do tego kraju też dużą pomoc ekonomiczną, bo nasza emigracja, co przyjeżdża do Anglii, to przyjeżdża większość młodzi ludzie. Starzy zostają w domu. I ta młodzież to jest siła ekonomii, którzy nie mają na myśli przyjeżdżać tutaj do Anglii na zapomogi. Ten referendum ostatnio, prawda, nie powinien być zapomniany o tych ludziach, którzy oddali swoje życie, prawda, w obronie Europy w II wojnie światowej. Ludzie, którzy wierzyli, że oni wolą walczyć o system demokratyczny, a uniknąć tego systemu dyktatorskiego, który się rozszerzał w Europie. Ten nowy trend właśnie nie jest korzystny ani dla kraju, ani dla społeczności, ani dla świata. Nie powinniśmy wracać do dawniejszych błędów, które były wykonywane bardzo często w Europie. Ja myślę, że dzisiaj młodzież na pewno woli teraźniejsze czasy jak dawniejsze czasy. Dlatego, że postępy ostatnio, które idą, że młodzież więcej ma okazję podróżować, zwiedzać resztę świata, się wzoruje naszą zmianą. Co ja zrobił do Anglii? Przyjechał do Anglii, jak Anglia była w krytycznej sytuacji, prawda? I prawda, podczas mojej służby starał się wypełniać jak najdokładniej, prawda? I żeby miała moja służba jakieś wspomnienia i rezultaty. Bronił Anglię i resztę Europy. Osiągnęliśmy nasze, prawda, zwycięstwo. Niemcy bardzo byli niegrzeczni dla mego kraju. W tym samym czasie Rosjanie przyszli, pomogli im okupować mój kraj. I ja miałem duży patriotyzm dla swego kraju. I ja przyjechał z Argentyny z dużo ochotnikami. To był dywizjon Lancasterów, czterosilnikowych bombowców. Myśmy w końcu tylko jeden dywizjon taki mieli, bo już nie mieliśmy ludzi uzupełniać załogi. Ja jak chodził do szkoły, to my w szkole zbierali zbiórki na nasze samoloty. Myśmy byli dumni, żeby budować nasze, wzmacniać lotnictwo. Młoda emigracja dzisiaj powinna mieć więcej patriotyzmu dla swojego kraju. Młodzież, która nie ma patriotyzmu,
i respektu dla swego kraju jest bardzo opóźniona.